standardowe miejsce. My na to mówimy tak zwany drugi sektor. I tutaj co roku mleczaj wełnianka występuje. Bardzo podobny do rydza. Jednak ma takie włoski tego wełnianka. Podobno niejadalny. Ja go zrobiłem według przepisu, nie wiem, gdzieś tam na Białorusi chyba to było, czy gdzieś tam. W każdym bądź razie nazbieraliśmy ich trochę. Oczywiście nie namawiam, żeby to robić. Gdzieś tam słyszałem, że kiszą je w beczkach. My po prostu je obgotowaliśmy, odlaliśmy wodę jeszcze raz i były smażone na masełku. Kompletnie nic nam nie było, ale tak jak mówię, nie robić tego. Ja to zrobiłem na swoją odpowiedzialność, także. Także mówię. A tu jest jakiś fajny grzybek. Co to? Maślaczek? Maślaczek, ale gigant. Jeszcze takiego maślaka nie widziałem dawno. Asia, zobacz jaki maślak. Ale miękki. Tutaj bardzo ładne prawdziwki. Na kanale jest tutaj film z tymi prawdziwkami, ale naprawdę były dłonią nie szło objąć w ogóle korzenia. Były naprawdę masywne, potężne i zdrowiutkie, co najważniejsze. Nie, nie, tutaj coś tu się stało z tym miejscem, bo byliśmy tutaj wtedy, co był ten wysyp w zeszłym roku, a w tym roku no niestety nie trafiliśmy, może ktoś nas wyprzedził, ale też nie było śladów, że ktoś tu coś zbierał, ciął. Może po prostu coś w tym roku im nie przypasiło i nie pokazały się. I co, Asia? Co? Słońce nam nie pomaga. A mam kurki, Asia. A dopiero co powiedziałem, że słońce nam nie pomaga. Możliwe. Mówisz, że to jest to miejsce? No, gdzieś tu. To jest to co? Za drugim razem. To chcesz iść tędy, czy jak? Nie, no pójdę rowem. Zejdę ze stanu. Tutaj też wełnianki się pojawiły. No to było tutaj, Asia, bo ja wtedy za tamtym krzakiem miałem tego kozaka, co nie mogłem go znaleźć.
Nie ma, nie? To już tamta strona lepsza była, nie? Tam bardziej w głąb. Grzybków na razie. Pierwsza miejscówka nas. To w nocy nie zawiodła, ale nie jest tyle grzybków, co się spodziewaliśmy. Myślałem, że te noce cieplejsze po tych przymrozkach coś nam dadzą, ale być może za gwałtowny skok temperatury i mamy to, co mamy. Tamto pierwsze miejsce, blisko auta, to pozbieraliśmy trochę gąsek, a tutaj, no tu jest, wszedłem tutaj, bo mówię, takie trawy może nic nie chodzi, żeby coś znaleźć, ale za chwilę pojedziemy sobie na inne miejsce, takie bardziej typowe. Co masz? Ten dzień jechać na groby i to na takie duże cmentarze jak Lunikowo, Miłostowo, to my sobie opuścimy i powinniśmy jechać na grzyby. No Asia, ja tu mam takie trawy i liście, że ja tu nic nie znajdę. Tu gdzieś te osy były, nie? Tylko uważaj, nie przeszkadza im, nie? Bo one są u siebie. Co? Nie. No jest. Nie? No. Tylko nogę. Ja jeszcze musiałem iść stamtąd. Lisówka. Lisówka, ale taka sucha to. Pokazałbym wam, jak wygląda z pieprznikiem. Ale tu chyba mam podgrzybka. Jest podgrzybeczek. O, i są kolejne. Jak ładne. Jeden. I drugi. Za chwilę dziury zakryjemy.
pokroimy. Im więcej na suszenie, tym lepiej. Beczki i to zobacz jakie aż są młode. Może tamten będzie dobry. Też nie. Zobacz to. Jest dobry. Tu tylko ten korzeń trzeba wyciąć i grzybek jest. Nie. Tylko ta połówka by była dobra. Tylko ta. Ten też będzie dobry, ale one są już takie jakby bez koloru. O, ten będzie ładny. No i tak trzeba sprawdzić. Liche te rydze, ale rydz. No, mam nadzieję, że coś się zaczyna dziać, bo tutaj zmieniliśmy miejsce, trzeba działać. Czyżby kurka? Czyżby kurki? Niestety. Lisówka. Robi zdjęcie? No. Ja mam taką dużą też tam. Taką czy większą? No. O kurde, ale zobacz jaki kolor. Już tylko jedno, nie? Pod tym chem, wiesz ile będzie małych? Trzeba grabie wziąć i przywiązać sobie do pasa i idziesz i odkrywasz.
No, w sumie tam może ich być więcej, ale... My musimy mieć dwie kamerki, Asia. Zaznacz moje wiadro. Tam jest. Czyli są gąski, dopiero co mówiliśmy, nie? O, jest. A tam? Tam chyba też. Co? Dalej tu już jest. No tu coś było. To? Nie. To jest gąska. No, ale jest. Co? Równo? No. Szkoda. A tu? Gołąbek. Ale takie duże, nie? Mhm. Szkoda, że nie zdrowe, nie? No. Aż odpatrzyłam tutaj. Nie widziałam. Co? Jedna czy więcej? Jedna. Muszę zakryć. Ale wcześniej tu nie było, tylko tam, nie? A kto wie? Czy co, się pod butami? Tu mamy kolejne gąski. Raz, dwa, tu tutaj ktoś przewrócił, tu mamy kolejne dwie zamaskowane, bardzo ładne, ale co jest jeszcze fajne, gdzieś tu widziałem podgrzybka, jest podgrzybek, tylko wezmę nożyk i bez zbędnego gadania zabieramy się za zbiór. O, no to jest podgrzyb. Konkretna noga. Ucinamy, bo tu chyba żuczek już sobie zamieszkał. I inne robaczki, niestety. Nie weźmiemy go. Trudno. Ale gąski są. Być może w nich nadzieja. Dobrze. Te dwie sobie. O. Zdrowiutkie i ładniutkie.
mamy kolejne. No tutaj tą chyba ktoś, nie wiem, albo zwierzyna, albo... Są już trzy panny. I tutaj mamy czwartą. Bardzo ładne. One są takie strasznie piaszczyste na tych kapeluszach, ale spody mają tak zadbane. Bardzo ładne. Czyściutkie. Proszę. Dobra. I zabieramy do wiadereczka. Listopada, Wszystkich Świętych, dominacja gąsek. I niekształtne, i zielonki. Ale jeszcze tutaj mamy bezdrożyk i mamy kurasy. Jednak święte kurki. Tam jaka muza leci. No idą na cmentarz chyba, nie? To jest ładne, nie? Tutaj mamy w sąsiedztwie. O, zobacz. Przebarwiły. No, weszły w jakąś interakcję. Co? Może byli na cmentarzu. Albo na grzybach. No, ja bym łaził. Przynajmniej jakbyś stanęła takim radiowozem, nikt by cię nie wszedł. A ten poobcina się? Tak. No, tyle kurek. No co nie ma? Chyba nie. Tutaj mamy taki lasek, ten nasz taki młodnik brzozowy. Ale z moich obserwacji wynika, że jak były te przymrozki, nie wiem dlaczego, ale te grzyby rosły tu w tym młodniku. Być może grzybnia działa z opóźnieniem. No ale teraz ewidentnie widać, że grzybki pokazują się bliżej lasu. Pod grzybki to tam wiadomo. Na przykład taki. Ale mówię. Jesteśmy na drugim miejscu. Takim naszym ulubionym. I prawdziwków nie ma w ogóle, ani jednego dzisiaj nie mieliśmy. Gąski dominują. I... No i parę kozaczków jest, ale mówię, no... Być może za gwałtowny skok temperatur. Bo przecież... W zeszłym tygodniu...
o godzinie, której wyjeżdżaliśmy, czyli o godzinie 4, było minus 3, minus 4, nawet czasami jak tu się przejeżdżało w drodze do Miałów, nawet w aucie temperatura skakiwała na minus 5. Te grzyby były naprawdę zmrożone, co widać na moich filmach. No ale teraz jest cieplej, wydawałoby się, że powinny wyskoczyć, nie wiem. No nie zawsze musi być wesoło. No ale walczymy dalej. Coś jest. I coś jeszcze na pewno będzie, bo to nie jest nasze ostatnie miejsce. Jak już tyle kilometrów jedziemy, no to w drodze powrotnej jeszcze będziemy zahaczać o jakieś tam miejscówki nasze. Z daleka sobie idę. No i proszę, jaki podgrzyb. No to jest podgrzyb. Fajny podgrzyb. Proszę, jaki ładny. 1 listopada. Święty grzybek. Zdrowy. I ląduje do wiadereczka z całą resztą. Nie ma więcej. Zawsze trzeba się rozejrzeć.